mazurskie święto żniw za nami. Jak co roku w Łęgutach nie zabrakło animacji dla dzieci, muzyki na żywo, ciepłej wojskowej grochówki oraz atrakcji dla całej rodziny. Pierwszy raz w ogóle jestem tutaj na tej imprezie, ale super. Naprawdę podoba mi się. Byłyśmy już na tym pikniku rok temu. Bardzo nam się podobało i dlatego pilnowałam szczególnie tego terminu, żeby nie przegapić. Należymy do kościoła ewangelickiego, więc byliśmy na nabożeństwie i później tutaj też właśnie na pikniku. Bardzo fajne wydarzenie, więc przyjechaliśmy. Pierwsze mazurskie święto żniw w Łęgutach zorganizowane zostało już 10 lat temu. Jednak wówczas odbywało się w nieco mniejszym gronie. Początkowo te nasze święta czy festyny miały bardzo taki, można powiedzieć, hermetyczny charakter, raczej dotyczyły jedynie grona parafian i miały zdecydowanie skromniejszą oprawę, ale z czasem, ponieważ ta współpraca tutaj zarówno z sołectwem, jak i z gminą wspaniale się nam rozwijała i rozwija dalej, stąd też zaczęliśmy po prostu tą współpracę, zaczęliśmy robić wspólnie i trochę też angażować, aktywizować tych mieszkańców. Impreza we współpracy z lokalnym samorządem i społecznością odbyła się w Łęgutach już po raz czwarty. Mieszkańców jest coraz więcej, gości jest coraz więcej, także pomału do przodu, dobrze, jednoczą się. Ci ludzie po prostu jednoczą się tak, że pomagają, każdy sobie jakąś cegiełkę dołoży. To jest naprawdę super i miód na moje serce. Podobnie jak w roku ubiegłym, w organizację imprezy włączyli się żołnierze 42. Batalionu Lekkiej Piechoty z Morąga. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków gminy Giedrzwałt. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv